Francuska zupa cebulowa. Wspaniale z zapieczonym na złoto serkiem. To klasyka. Bez niej Francja nie byłaby taka sama. Zaczynamy od niczego innego jak od cebuli. To chyba najtrudniejsza i zdecydowanie najbardziej łzawa część przygotowania naszej zupy. Bowiem musimy skroić naprawdę sporo, około 4 dużych cebul, ale nie przejmujcie się, później będzie z górki. Na mocno rozgrzanej patelni roztapiamy masło, dodajemy oliwę z oliwek i wrzucamy całą naszą pokrojoną cebulę. Mieszamy i smażymy tak długo, aż zrobi się taka złoto-brązowa. Musi się lekko skaramelizować. Później przekładamy ją do gotującego się bulionu drobiowego. A w wersji wegetariańskiej może to być bulion warzywny. A po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kulinarnatv.pl. A do zupy dolewamy spory kieliszek białego wytrawnego wina, około 200 ml. Dodatkowo solimy i pieprzymy. Chcemy, żeby nasza cebulowa zupka była gładka i aksamitna. Do tego posłuży nam blender. Całość dokładnie blendujemy. Taką kremową, aromatyczną pyszność przelewamy do żaroodpornej miseczki, a w piekarniku zapiekamy nieco pieczywa białego i ucieramy sporą ilość żółtego sera. Układamy pieczywo na zupce, a na nie grubą warstwę startego sera. I całość wędruje do piekarnika, aż ser dokładnie się zapiecze. Po tym czasie wyciągamy i posypujemy oregano, a także drobnym szczypiorkiem. Pozostaje nam już tylko zabrać się do konsumpcji. Gwarantuję, że dokładek nie będzie końca. Cieszę się niezmiernie, że istnieje taki kraj jak Francja, w którym komponuje się takie smaki. Mam propozycję dla Was. Może wspólnie, w hołdzie temu krajowi, koniecznie zrobimy to w domu.